Cześć, witamy na kanale Dzieciaki w Ogrodzie. Dzisiaj chciałam Wam pokazać, jak siać bób. Zacznę od tego, że... Pokaż, jaki masz bób. Tak, właśnie. Tak, masz takie nasiona, tak? Tak, jeszcze ważne jest, teraz powiem, w jakich odstępach, na jaką głębokość. Bo co tutaj masz, Olek, w ogóle? Przygotowałeś sobie dołki, tak? Jakie głębokie? Najpierw trzeba było przegrabić wszystko, powyrywać pojedyncze chwasty. Aha, i tak. I później dzisiaj jeszcze położyliśmy obornik. Obornik granulowany i przegrabiliśmy to wszystko jeszcze raz, tak? I tutaj zrobiliśmy dołki. Taki rowek masz na głębokość około 5 cm, tak? Tak, właśnie to jest ważne, że większość warzyw się sieje tak na 1, 2, 3, a akurat bób sieje się właśnie na 5-6 cm. My mamy 5 rzędów, odstęp pomiędzy tymi rzędami to jest tak 50-40 może centymetrów. No, 40 mam. Jakich odstępach? Nie mamy dużo miejsca, dlatego taki odstęp, tak? W jakich odstępach będę siał nasionka? To będziesz co ile siał? Co tak 20, no może. I ważne jest, jak my robiliśmy, my nigdy nie robimy rozsady, tak? Siejemy prosto do gruntu, ale dlatego, też... bo mamy dobre efekty. Wcześniej trzeba to zrobić, tak? Ale rozsady też polecam, bo z rozsady też dobrze wychodzi. Wtedy można na przykład już w połowie lutego zasiać, a teraz jest dopiero tak połowa marca. Tak. I właśnie teraz dopiero jest najlepszy, może nie najlepszy, ale dopiero od teraz można... No, zaczynać siać bób wprost do gruntu. No jeszcze będzie tutaj podpierane, będą podpory. Ale Olek, powiedz tak, żeby nam się za bardzo nie kładł bób, bo on jest wysoki, to ty siejesz po dwa chyba nasionka, tak, przy sobie nasiona. I z 20 cm odstępu od następnego, tak? Po dwa albo trzy. Po ale dwa, dzisiaj albo trzy. Będę chyba siał po dwa, ale są też takie odmiany bobu, które można zasiać po jedno nasionko i tak wyrosną jakby może dwa krzaczki, trochę tak jakby się rozgałęziają, bo to jest taki bób, który raczej będzie też będzie miał, wypuszczał gałęzie inne jakby, no ale będzie miał większość, no będzie bardziej taki, nie będzie taki szeroki. W tamtym roku mieliśmy bób, który nam zaowocował aż dwa razy, bo większość bobów właśnie jeden raz. Jeszcze warto dodać, że są takie odmiany bobu, które mają różowe nasiona. Ale nasze są różowe, tak, chyba, nie? My kupiliśmy to w sumie w promocji, ten bób, ale zobaczymy, po ugotowaniu niestety te różowe się robią znowu zielone. Aha, czyli tylko są tutaj pokryte, tak? Tak, kiedy zjesz... Olek, może mów, ale zacznij już też tak siać, co? Kiedy zbierać strąki? Dwa mówiłeś, że będziesz kładł przy sobie? Najpierw układaj, a później będziesz zasypywał, nie? Kiedy strąki zbierać, to ja... Dalej. Ja robię tak, że po prostu jeden strąg zbieram i drugi, no i resztę, jeśli jest takiej samej wielkości, to też, ale też warto, trzeba na to uważać, bo też jest czasami tak, że na przykład bób, jest taki strąg, który wygląda, że ma nasiona dużo w środku, a tak naprawdę dużo, że ma nasiona. A tak naprawdę ma na przykład małe nasiona, tylko się tak ogrubiło. Olega, dalej. O, ty dajesz po dwa, bo one dzięki temu się same jakby podpierają, tak? Jak tak później rosną i się nie łamią. No oprócz tego całe poletko obwiązujemy po zewnątrz sznurkiem, a te w środku się trzymają same o siebie, tak? Tak. Więc po to to tak robisz. Powinien wzejść dosyć szybko. I nawet jeżeli by się teoretycznie jakiś przymrozek zdarzył, to i tak nie powinno nic się... To on powinien to wytrzymać. Tak. Powinien tak wzejść po tak około
Tak, 20 może dniach, nam wszedł ostatnio szybciej nawet. Tylko my później chyba wtedy szaliśmy, nie? Tak, chyba trochę później, ale efekty będą, czy będzie się w kwietniu, w połowie kwietnia, czy w połowie marca, czy w maju można już spróbować do gruntu nawet od połowy marca. Dobra, Olek. I to chyba zasypuj, to chyba wszystko, tak? Tak, pokażę jak zasypywać. Czyli dziękujesz za uwagę, tak? Tak, jeszcze będzie trzeba tutaj podlać, chociaż ziemia jest w miarę wilgotna. No ale podlać podlejemy. No, to dzięki, dziękuję, nie? Za uwagę.